szanuję, że w tej dyskusji o ustroju są różne stanowiska. Niech się ścierają, niech sędziowie dyskutują, takie ich prawo. My to rozważymy, jak przyjdzie czas i będziemy znowu ewentualnie rozmawiać o zmianach systemu prawnego. Machina władzy. Witam w 36. odcinku podcastu Machina władzy, audycji, w której zajmujemy się najważniejszymi wydarzeniami w Polsce i na świecie, w polityce i ogólnie pojętym życiu publicznym. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim państwa dzisiejszym gościem jest Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od pewnego zamieszania w Trybunale Konstytucyjnym, które ma miejsce od jakiegoś czasu. Akurat rozmawiamy w momencie, w którym Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaaprobowała ten projekt dotyczący zmniejszenia liczby posłów potrzebnych do utworzenia tak zwanego zgromadzenia ogólnego. Sędziów, dokładnie. Bardzo tutaj przepraszam. Liczby sędziów, która byłaby potrzebna do tego, aby wydać orzeczenie dotyczące ustawy. Tu chodzi o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, którą do Trybunału Konstytucyjnego skierował prezydent Andrzej Duda. Problem polega na tym, że tego zgromadzenia nie da się w tym momencie zebrać, ponieważ nie wszyscy sędziowie akceptują Julię Przyłębską jako prezes Trybunału. To wynika z pewnych rozbieżności dotyczących interpretacji ustawy, też nowelizacji ustawy z lat 2016-17, dotyczącej kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Część sędziów uważa, że w tym Julia Przyłębska, że kadencja pani prezes powinna trwać do końca jej kadencji jako sędzi, czyli do grudnia 2024 roku, a zmiany powinny wejść w życie dopiero od następnej kadencji, od następnej prezesury. Część sędziów uważa z kolei, że ta kadencja już powinna się zakończyć po 6 latach i powinien być wybrany nowy prezes. No i w tym momencie mamy taki pad, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, i właśnie Prawo i Sprawiedliwość złożyło taki projekt, aby zmniejszyć liczbę sędziów potrzebnych właśnie do utworzenia zgromadzenia ogólnego, które mogłoby się zająć właśnie procedowaniem ustawy, którą Andrzej Duda skierował do Trybunału. Pani zdaniem to jest dobre rozwiązanie tego problemu? Dobre z punktu widzenia interesu Polaków, a ten jest dla nas najważniejszy. Ja tutaj przyjmuję takie stanowisko, jakie w tej sprawie wyraził prezydent Andrzej Duda, no, apelując do sędziów, żeby się jednak w tej sprawie odkłócili. Spory dotyczące ustroju, no bo de facto rozmowa czy dyskusja o tym, czy kadencja pani prezes Julii Przyłębskiej się kończy tak czy inaczej, w oparciu o jakie przepisy, jak interpretować, powinna zostać przełożona, albo jeszcze inaczej, zgodnie z naszym ustrojem tak naprawdę może się toczyć, ale nie powinna wpływać na system prawny, no bo to prowadzi do destabilizacji, co właśnie obserwujemy. Więc proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu, żeby prawnicy rozważali różne koncepcje związane z naszym ustrojem prawnym. Oczywiście mają prawo dyskutować i oczywiście my również chętnie, jako ta strona, która potem wnioski z tej dyskusji wdraża w sensie w głosowania nad ustawami w życie, oczywiście chętnie będziemy się wsłuchiwać w ten głos i brać ich rozważania pod uwagę. Natomiast uważam, że teraz trzeba działać. To jest projekt i konkret, który przecież państwo pamiętają, ten skład 9-osobowy już był, wracamy do tego rozwiązania. To jest w tej chwili sprawa ważna i pilna dla Polaków. Wszyscy rozumiemy dlaczego. Ten interes Polaków, jak mówię, jest dla nas najważniejszy, natomiast dyskusje o ustroju, prawda, o tych różnych sprawach prawnych, jak która, prawda, nie wiem, czy tak powinnam powiedzieć, bo to trochę nieładnie, ale chciałabym być dobrze zrozumiana, która, powiedzmy, frakcja czy strona tych sędziowskich sporów, co sobie o tym myśli. Oczywiście dyskutujmy, wyciągniemy wnioski, ale teraz działajmy dla dobra Polaków. Czyli odkłóćmy się, jak powiedział, czy niech się odkłócą, jak powiedział prezydent Andrzej Duda. Czyli poniekąd pani tutaj przyznaje, że to jest rozwiązanie doraźne. Po to, żeby trochę uspokoić sytuację w Trybunale, a prawnicy niech już sobie potem nie dyskutują. Nie przyznaję, że to jest rozwiązanie doraźne, bo być może po prostu już pozostanie, będzie trwałe. Zresztą no, zobaczymy też po wyborach, jakie będą warunki do przeprowadzania i jakich reform, jeśli chodzi o zmiany, prawda, ustrojowe w tym obszarze systemu prawnego, więc poczekajmy, zobaczymy. Natomiast no, teraz po prostu, jak mówię, na pierwszym miejscu stawiamy interes Polaków. To jest dla nas najważniejsze. Nie wywracamy tu ustroju, nie wprowadzamy niczego nowego, bo jak już wspomniałam, podkreśliłam, to rozwiązanie z 9-osobowym składem przecież funkcjonowało, więc po prostu do niego wracamy.
a nie jest to też tak, że to jest problem, który sami sobie właściwie stworzyliście, no bo jednak Trybunał Konstytucyjny jest w tym momencie obsadzony w całości nominatami Zjednoczonej Prawicy. Nie, panie redaktorze, protestuję. Nie ma czegoś takiego jak nominaci. Funkcjonujemy absolutnie w zgodzie z prawem i oczywiście nie mamy tu czasu, żeby przypominać całą historię, prawda, od początku, wybieranie sędziów na zapas do Trybunału. No pamięta pan, ale to sędziowie... wszystko Polacy pamiętają. Ale chodzi mi o to, że są wybierani przez polityków, przez Sejm w tym sensie. Przez polityków, którzy zostali z kolei wybrani przez posłowie, zostali wybrani przez Polaków, tak? No na tym to polega. Tak mamy skonstruowany ustrój. Tak to przewiduje prawo w naszym wypadku. Więc jest tak, że większość parlamentarna rzeczywiście wybiera sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Tyle, koniec, kropka. Nie jest to kwestia, że są to nasi, nie nasi nominaci, tylko jest to postępowanie zgodnie z ustrojem. Kiedy większość sejmową miała Platforma z PSL-em, również wybierali przecież sędziów do Trybunału i nikt tego nie kwestionował. Dopiero, prawda, w rzeczywistości, kiedy to demokratycznie, w wolnych wyborach, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica wygrywa wybory, to okazuje się, że prawda, środowisko, niestety również sędziowskie, popierane przez te środowiska polityczno-opozycyjne, nagle uznaje, że oto Prawo i Sprawiedliwość akurat, mimo że zostało demokratycznie wybrane w wyborach, nie może decydować i postępować zgodnie z prawem. No, długa dyskusja, myślę, że jeden podcast powinien pan poświęcić wyłącznie temu. Może ze trzy. I warto kogoś zaprosić, tak, z Komisji Sprawiedliwości, żeby to rzeczywiście spokojnie wytłumaczył, bo o tym warto mówić i tłumaczyć Polakom. Ale w tej sprawie najkrócej. Naprawdę, szanowni państwo, tak, to prawda. Dla nas najważniejszy jest interes Polaków, ich dobro, kwestia związana z KPO i ze środkami, które po prostu powinniśmy dostać. Zrobimy wszystko, żeby w tej sprawie po prostu przyspieszyć i żeby one do nas wpłynęły. Tego potrzebujemy. Natomiast szanujemy spory prawne. Szanuję, że w tej dyskusji o ustroju są różne stanowiska. Niech się ścierają, niech sędziowie dyskutują, takie ich prawo. My to rozważymy, jak przyjdzie czas i będziemy znowu ewentualnie rozmawiać o zmianach systemu prawnego w Polsce. Weźmiemy ten głos pod uwagę. Ale czy w takim razie Zjednoczona Prawica nie boi się zarzutów o to, że takie manipulacje i zmiany liczebności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów mogą, a proszę mi pozwolić tylko dokończyć pytanie, że mogą później być taką puszką Pandory otwartą na następne lata, że każda kolejna władza będzie mogła sobie dowolnie manipulować w zależności od tego, jaka będzie sytuacja, jaki będzie pad w Trybunale Konstytucyjnym. Nie zgadzam się, żeby mówić o tym w ten sposób, że to manipulacja. Rzeczywiście... Ale takie się pojawią zarzuty, więc jak tylko żeby ja pani rozumiem, się do niego odniosła. Ale ja odnoszę się, że się nie zgadzam. No powtarzam jeszcze raz. Postępujemy w oparciu o przepisy, zasady prawne i ustrój. Możemy taką zmianę wprowadzić. Ona już funkcjonowała. Wracamy do tego rozwiązania. To prawda, bo było wcześniej w drugą stronę. Tyle. Natomiast oczywiście, no niestety, bo przecież wszyscy 8 lat temu liczyliśmy i zakładaliśmy, że kwestie związane z systemem prawnym zdołamy zreformować na tyle, że Polacy będą czuli, że jest lepiej, że jest poprawa. No, a ten czują? Opór, no więc mówię, ten opór, prawda, środowiska sędziowskiego i coś, co kiedyś przecież sam pan przyzna, nie miało miejsca, czyli jednak dyskusje o ustroju prawnym toczyły się w akademiach i na uczelniach, a jednak nie w mediach i nie publicznie. A może po prostu gdzieś nie wszystkim tu, prawda, się... różne grupy prawników, sędziów wyszły z tym do takiej publicystyki. Myślę, że to szkoda, bo już chyba w takich właśnie krótkich programach publicystycznych przecież trudno się to tłumaczy. I myślę, że Polacy już właściwie nie bardzo rozumieją, o co w istocie toczy się spór. To się na I pewno myślę, może że w tej warto, kwestii zgodzić. Tak jest. I myślę, że warto wrócić do pewnego porządku. No, oczywiście wykuwajmy pewne koncepcje. My jako politycy, jeśli chodzi o tworzenie tego ustroju w Sejmie, prawnicy w swoim środowisku i na uczelniach, spotkajmy się, skonsultujmy i wprowadzajmy zgodnie z prawem, bo to my zmieniamy prawo w Sejmie i po prostu rzeczywiście zróbmy wszystko, żeby Polacy rozumieli, o co chodzi, żeby prawo i ustrój służył ich interesom. Czyli pani nie uważa, że to wprowadzi jeszcze większy chaos i bałagan? Nie tylko uważam. Wprost przeciwnie. Nie. Uważam, że wprost przeciw, pogubiliśmy się. Uważam, że to pomoże rozwiązać ten pad, problem i liczę, że rzeczywiście przejdziemy w tej sprawie związanej, prawda, z Trybunałem o krok dalej. Bo rozmawiamy akurat tuż przed głosowaniem, które w Sejmie będzie tego dotyczyło, aczkolwiek publikacja naszej rozmowy może się odbyć już po, więc my na razie się poruszamy w fazie spekulacyjnej, ale zakładamy, że pewnie większość sejmowa raczej to uchwali, biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową. Pytanie, czy Andrzej Duda
podpisze tę ustawę, jak pani uważa? No, ale to jest pytanie do Andrzeja Dudy. Ale jednak mimo wszystko podobny obóz polityczny, więc myślę, no że nie, może pani no nie przewidzieć dywagujmy. Jego... Nie ma sensu. No, jest tyle spraw i konkretów, które się w bieżącej polityce toczą, o których, proszę mi wybaczyć, panie dyrektorze, panie redaktorze, panie, możemy bardzo dziękuję za zajmie dyrektorem. I jakby tutaj teraz zastanawianie się, co zrobi Andrzej Duda. A to ważne, co zdaniem, zrobi. Oczywiście, że ważne, no dlatego czekam cierpliwie, żeby sprawa, ten proces się zakończył i potem będę czekać na podpis pana prezydenta, licząc, że po prostu ten moment nastąpi, ale no nie mam tu nic więcej do powiedzenia. Po prostu on ma swoje prawa, uprawnienia i podejmuje w tej sprawie autonomiczną decyzję. Zobaczymy. Słuchasz podcastu Radia Z. O segmencie wyborczym teraz chciałbym trochę opowiedzieć, bo on będzie podzielony na takie dwa subsegmenty. Jednym z nich będzie konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się niedawno. Tam prezes Jarosław Kaczyński szumnie zapowiedział między innymi podwyższenie świadczenia 500+ do 800 zł. 800+ waloryzacja, czyli coś, o czym się w sumie mówiło od jakiegoś czasu, że to będzie potrzebne z uwagi na inflację. Pani zdaniem to jest taki game changer wasz? To będzie to hasło, że będziecie szli do wyboru właśnie nie z 500, tylko z 800? No, pan prezes Jarosław Kaczyński, jak rozumiem, przysłuchiwał się panu uważnie, oczywiście zapowiedział, że to dopiero początek naszej kampanii, więc ale zobaczymy, poczekajmy na kolejne postulaty. No, ale koncentrując się na tym, o czym pan mówi, bo rzeczywiście dyskusja na ten temat gorąca, no uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, po prostu. No, tak należało zrobić. O tej rewaloryzacji mówiliśmy przecież i my, i opozycja na to zwracała uwagę. Ale pojawia się też argument, że za późno trochę względem tego, jak inflacja szalała. No dobrze, no ale zostawmy niepoważne komentarze w tej sprawie. No my jesteśmy poważni, traktujemy poważnie Polaków i traktujemy poważnie budżet, którym dysponujemy. Stąd jest propozycja, no proszę zwrócić uwagę, kiedy ta propozycja zostaje ogłoszona. Przed wyborami parlamentarnymi. No ale na tym też polegają wybory, że się ogłasza, prawda, propozycje i plany, nad którymi się będzie pracować w kolejnej kadencji. Nie jest to jakieś niezwykłego. Natomiast chcę podkreślić, że jednak to zostało ogłoszone w chwili, kiedy byliśmy już, obserwując inflację, w trzecim kolejnym miesiącu, gdzie mogliśmy, prawda, stwierdzić, że ta inflacja się stabilizuje, no więc jakby już nie rośnie, więc możemy liczyć, że ten trend się utrzyma, dlatego możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, okej, to od 1 stycznia proponujemy rewaloryzację 800+, bo to udźwigniemy, bo wygląda na to, że ta kwestia finansów się w związku ze stabilizacją inflacji również czyli stabilizuje. Czyli to jest oparte, macie jest, wyliczenia, macie raporty, to macie... jest po prostu działanie odpowiedzialne. Czyli pani... W przeciwieństwie do tego, co na przykład proponują koledzy z Koalicji Obywatelskiej. A do tego jeszcze prawda, zaraz dojdziemy. Sprawdzam to teraz, to już, to wczoraj najlepiej. No właśnie, bo Donald Tusk wyskoczył tutaj z taką kontrpropozycją, żeby wprowadzić tę waloryzację jeszcze przed końcem kadencji. Mówi o 1 czerwca, że byłoby to takie symboliczne w Dzień Dziecka, że jak on to argumentował, udowodnienie, że to nie jest gra wyborcza ze strony PiS. Już Jarosław Kaczyński też odniósł się do tego, że nie ma najmniejszej szansy, żeby to było przed końcem kadencji, że raczej utrzymacie ten termin styczeń 2024. Pani uważa, że to było populistyczne zagranie ze strony opozycji? Ależ oczywiście, że tak. Czyli to nie było takie sprawdzam, nie, że was zaszachował, tylko wprost przeciwnie. No nie, nie czuję się absolutnie zaszachowana, bo jednak ja sobie cenię wiarygodność i odpowiedzialność. No i w tym wyścigu, prawda, na postulaty wyborcze trzeba jednak mimo wszystko zachować zimną głowę i trzymać się w ryzach odpowiedzialności po prostu. No ja zakładam, że tego też od polityków Polacy oczekują w tej dyskusji o programach wyborczych, a więc no cóż, pan Donald Tusk pokazał jedynie, że jednak nie ma pomysłu, nie ma zupełnie pomysłu, jeśli chodzi o tą politykę społeczną. No przez 8 lat bycia w opozycji jakby koledzy z Koalicji Obywatelskiej kompletnie nie zrozumieli istoty tej propozycji. Dlaczego trzeba w te projekty i programy społeczne inwestować? Dlaczego to robimy i dlaczego musimy to robić nadal? No nie wykluli żadnego, nie wykreowali żadnego pomysłu, bo nawet jak prawda zaproponowali babciowe, no to musieliśmy im przypomnieć, bo nawet nie zauważyli, że jakby odpowiednik tego programu istnieje. To jest kapitał rodzinny, młodzi ludzie dostają, prawda, przypomnę, pieniądze na to i mogą, prawda, sami dysponować, czy te pieniądze sobie zaoszczędzą na jakieś inne w przyszłości działania związane z ich dziećmi,
czy wydadzą właśnie na opiekę w tym wieku, kiedy to dziecko jest najmniejsze. Chociaż wy sami też modyfikowaliście założenia 500+, bo najpierw w założeniu miał to być program prokreacyjny, później jednak jest to taki program będący wsparciem, po prostu świadczeniem dla ale rodzin. Ale to realizowanie tego rodzaju polityki, odpowiedzialnej polityki prospołecznej, moim zdaniem dowodzi też pewnej dojrzałości i świadomości władzy w tym zakresie, że rozumie, co trzeba robić. Ta dyskusja, jeśli chodzi o 500 czy 800+, koncentruje się na demografii. Oczywiście, dobrze by było, gdybyśmy mogli powiedzieć, że wspaniale, no tak, ta demografia się zmieniła dzięki 800+, że ojojoj, po prostu musimy jeszcze więcej przedszkoli budować. Oczywiście, że to jest trudne. Na to składają się różne, różne przesłanki. No między innymi choćby to, że teraz w tym okresie, jakkolwiek to brzmi, przepraszam, ale chcę być dobrze zrozumiana, rozrodczym, tym okresie, kiedy, prawda, młode dziewczyny są w tym wieku, kiedy najlepiej rodzić dzieci, no to są dziewczyny, które, czy panie, kobiety, przepraszam, które z kolei były dziećmi niżu demograficznego przed 25 laty. No oczywiście to wszystko ma swoje konsekwencje. Do tego doszła i wojna, prawda, i pandemia, no przeróżne przesłanki, no ale po prostu odpowiedzialna władza, rząd, no ludzie, którzy jakoś tam planują to nasze życie społeczne i gospodarcze i mają poczucie takiej solidarności, wspólnoty i chcą, żebyśmy takim państwem byli, rozumieją i my to rozumiemy, że polityka, odpowiedzialna polityka społeczna jest częścią funkcjonowania państwa, niezwykle istotną w dzisiejszych czasach i trzeba wspierać tego rodzaju programy, inwestować w nie pieniądze. No dobrze, ale to w takim razie co zrobicie z projektem, który Koalicja Obywatelska złożyła do Sejmu, żeby właśnie to 500+ zrewaloryzować jeszcze przed końcem kadencji? Co zrobicie z tym projektem? No, wydaje mi się, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie. No, tam też pan redaktor przytoczył odpowiedź pana Jarosława Kaczyńskiego. A czy to w takim razie 1 stycznia 2024 roku wprowadzamy 800+. Tyle. Ale oczywiście nie boicie się, że to na przykład mogłoby jakoś się później na was odbić? Nie boimy się, dlatego że po naszej stronie po prostu stoi wiarygodność. No to już chyba wielokrotnie udowodniliśmy, że obiecujemy, realizujemy, do tego podchodzimy odpowiedzialnie i wiemy, jak to zrobić. Natomiast, no, jak mówimy o Koalicji Obywatelskiej, to naprawdę ciągle brzmi mi w uszach odpowiedź, pieniędzy nie ma i nie będzie. No tak, bo wracamy tutaj do 2015 roku. No tak jest po prostu, trzeba to przypominać. Więc to jest taka gra, sprawdzanie, testowanie. Jak dla mnie niepoważne traktowanie wyborców, bo ja myślę, że oni jednak by oczekiwali, rozumiejąc, że my mieliśmy i proponujemy, konsekwentnie realizujemy program, jeśli idzie o politykę społeczną, taki, a nie inny, a na przykład Koalicja Obywatelska proponuje no coś innego, podyskutujmy, co się, prawda, wyborcom bardziej podoba, czy odpowiada. Tymczasem jedyne, co oni mają do zaproponowania, to jakieś śmieszne po prostu przedstawienie, przepraszam, pod tytułem, to wprowadźcie to już teraz i natomiast zobaczymy, czy jesteście wiarygodni. No dobrze, czyli podsumowując, obietnica rewaloryzacji 500+ do 800 zł, ale dopiero od następnego roku. Uważa pani, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie jest grą wyborczą, tylko jest dowodem właśnie na wiarygodność i umocowanie w raportach, wyliczeniach? Tak, jest odpowiedzią na głos Polaków po prostu. No, sam pan też przytoczył to, że prawda, jak zaczynaliśmy przed chwilą ten temat, że o tym się mówiło, że w związku z inflacją trzeba pomyśleć o rewaloryzacji. Ale no mówiła więc się długo, a dopiero teraz się pojawia ten pomysł. No dobrze, no pojawia się. Mówiło się nawet o 1000+. No ale to już też powiedziałam, panie redaktorze. Inflacja wystopowała. No to jest jedna z podstawowych przesłanek, dla których możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, tak, damy radę, udźwigniemy, wprowadzamy wobec tego 800+ od nowego roku. A jak znowu skoczy inflacja, to co wtedy? To będziemy się zastanawiać. Ale to wtedy byście powiedzieli, nie, to poczekajmy na razie z tym. Nie, nie. No jeśli chodzi o 800+, jak mówię, program społeczny, solidarnościowy, taki wspólnotowy, rozumiejąc nawet, gdyby przyjąć czarny scenariusz, tak jak pan mówi, że z tą inflacją może być różnie, no trzeba zakładać, że może być różnie, jeśli idzie o wojnę, prawda, o to, co się dzieje za naszą granicą i na Ukrainie, i tu ma pan rację, no, żyjemy w czasach, które stały się mniej przewidywalne niż jeszcze kilka lat temu, zgoda, więc taki scenariusz czarny również trzeba brać pod uwagę, że znowu wydarzy się w związku z wojną na Ukrainie coś, czego nie przewidzieliśmy, ale jednak, jak mówię, jesteśmy odpowiedzialni, mówimy tak, rozumiemy, poprawimy politykę
wspólnotową, solidarnościową, chcemy nadal wspierać rodziny, rozumiemy, że inflacja część tego 500+ niestety skonsumowała, no po prostu, a tę politykę chcemy kontynuować, bo jest po prostu dobra i potrzebna. 800+ od stycznia 2024. I to mówi pani Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości w Radiu Z. Tak jest, dziękuję. Słuchasz podcastu Radio Z. Chciałbym jeszcze zapytać o wybory, ponieważ 800+ to jest program, który, jak sama pani przyznała, jest tutaj kierowany w trakcie kampanii wyborczej do Polaków. To chciałbym zapytać o same wybory, czy faktycznie jest ziarnko prawdy w doniesieniach nieoficjalnych na razie Onetu, który napisał, że 15 października miałyby się odbyć wybory parlamentarne, że to jest data, która została jakoś tam zaproponowana, przedstawiona, zasugerowana prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Oczywiście ogłoszenie daty wyborów i moment ogłoszenia daty wyborów to jest jego prerogatywa, ale czy faktycznie ten 15 października to jest ta data, ten termin, na który my jako Polacy, obywatele, dziennikarze już powinniśmy się przygotowywać? No jest możliwy z prostego powodu. No termin wyborów określa ustawa, prawda? No i tam są cztery terminy. Są widełki, nie może być, prawda, no powiedzmy w ciągu miesiąca muszą się te wybory odbyć, więc ten wybór czy wachlarz możliwości jest dość ograniczony. Oczywiście ostatecznie decyzja należy do prezydenta, on decyduje, więc no mogę powiedzieć tylko, to nie jest kwestia ziarnka czy nieziarnka prawdy w plotce, tylko to jest po prostu wielce prawdopodobne w związku z tym kalendarzem, który wynika z ustawy. Że 25% tyle. Prawdopodobieństwa. Po prostu, także poczekajmy na Ale czy w kulurach sejmowych albo klubowych się taka data pojawiała, że 15 października? Wie pan co, szczerze panu powiem, że nie przywiązywałam zupełnie wagi do tej informacji. Znaczy nie wydaje mi się ona tak niezwykle interesująca, żeby koncentrować na niej uwagę. No wszyscy wiemy, że te wybory są mniej więcej w tym terminie, się do nich przygotowujemy i ważniejsze są w tym czasie jednak spotkania z wyborcami, dopinanie propozycji kampanijnych, wyborczych, no i walka po prostu o zwycięstwo. Także termin wyborów, czy to będzie, prawda, jak pan mówi, 15, czy tydzień później, czy tydzień wcześniej, to... Wcześniej nie, wcześniej chyba wcześniej nie może. 15, 22, 29, 5 listopada. No, to elegancko, ale czyli pierwszy możliwy termin. Szczerze mówiąc, ja osobiście chciałabym, żeby rzeczywiście to było w pierwszym możliwym... Żeby załatwić to od razu. ...terminie. No, po prostu, tak mi się wydaje. Jeszcze ładna pogoda sprzyja spotkaniu z wyborcami. Złota polska jesień. Tak jest, także. Ale to ja tu chciałbym się posłużyć dwoma argumentami, które podaje Onet w swoim artykule. Jeden z nich już właściwie poniekąd wymieniliśmy, czyli to, że być może Prawu i Sprawiedliwości będzie zależało na jak najszybszym przeprowadzeniu tych wyborów, żeby ta kampania była jak najkrótsza. Drugi powód, który się pojawia, nie wiem, czy pani tutaj ma coś do dodania w tym temacie, że on się zbiega z obchodami Dnia Papieskiego i być może jakoś to się uda zazębić w kontekście mobilizacji takiego bardziej konserwatywnego, religijnego elektoratu, że być może też w kontekście, no wszyscy pamiętamy dyskusję i kontrowersje, jakie wywołał reportaż TVN24 dotyczący Jana Pawła II i być może chodzą takie słuchy, że to nie jest przypadek, że właśnie w Dniu Papieskim te wybory mogłyby się odbyć. No to uśmieje już się pani, więc domyślam tak, się, tak, że... bo to już jest trochę takie, wie pan, w tą prawą ręką za lewe ucho i takie jakieś pomysły, no... Ja to cytuję konkurencję. Ja rozumiem, tylko. No to ja się odnoszę do tego, co pan tu zacytował, do tych informacji, no jeżeli przyjąć, że naszym elektoratem jest, jak pan mówi, właśnie ten elektorat bardziej konserwatywny czy religijny, to ja o naszym elektoracie wiem jedno, jest zmobilizowany i myślę, że nie trzeba im dodatkowych argumentów przysparzać, prawda, i okoliczności i dat w kalendarzu, żeby ich jeszcze bardziej zmobilizować. Ale to będzie walka na noże i wszyscy politolodzy twierdzą, że ten wynik będzie tak naprawdę o włos, ktokolwiek wygra. Myślę, panie redaktorze, że nasz elektorat akurat charakteryzuje się ogromną taką dojrzałością, świadomością, o co jest w tej walce, jaka jest stawka i myślę, że nie potrzebuje dodatkowych argumentów i okoliczności, żeby wziąć udział w wyborach. Za co bardzo dziękuję przy tej okazji. A pani jest optymistką z perspektywy przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości? Ja jestem optymistką z każdej perspektywy. Czy wielokrotnie się pani tutaj uśmiechała w czasie tej rozmowy? Jestem patologiczną optymistką. Bo akurat sondaże od dawna są takie, powiedziałbym, na ostrzu noża i w żadnym akurat Prawo i Sprawiedliwość nie ma tego, co miało w 2019 roku po wyborach, czyli samodzielnej większości. Prawo i Sprawiedliwość, mam tu na myśli generalnie Zjednoczoną Prawicę jako klub, no bo też pewnie i dodatkowi koalicjanci w ramach jednego klubu. Takie spekulacje chodzą też już od wielu tygodni, że być może będziecie musieli się posiłkować kimś w ramach koalicji, gdybyście wygrali te wybory. Tutaj takie ugrupowanie na K,
Konfederacja się pojawia. Pani zdaniem to jest prawdopodobne, że moglibyście z Konfederacją utworzyć koalicję taką bardzo prawicową, gdyby arytmetyka sejmowa sprawiała, że brakuje wam trochę głosów do większości? To po kolei. Po pierwsze, dynamika kampanii no, jest jaka jest. No, oczywiście ona będzie coraz szybsza, coraz bardziej dynamiczniejsza i trochę za wcześnie jest prognozować i mówić, jak się skończy, bo wydaje mi się... Bo w sumie się formalnie jeszcze nie zaczęło. No, trwa, ale wydaje mi się, że to naprawdę jeszcze wiele wydarzeń przed nami. No, propozycje programowe, prawda, wyborcze, plany, to wszystko się może zmieniać. No, ja oczywiście, jak powiedziałam, jestem absolutną optymistką i liczę, że z każdym kolejnym tygodniem i pokazywaniem naszych propozycji Polakom, to poparcie będzie wzrastać. Ale oczywiście nie jest niczym dziwnym w ustroju demokratycznym, że zawiązuje się koalicję. To jest normalna rzecz. O Konfederacji mi jest trudno mówić, czy ta koalicja jest możliwa i czy korzystna dla nas z prostego powodu. No, to jest ugrupowanie, w którym te różnice wewnątrz, różnice programowe są bardzo duże, prawda? Oni tam wewnątrz tak naprawdę są i skrajni liberałowie i wprost przeciwnie, i konserwatyści, niekonserwatyści i dosyć też są, mam wrażenie, nie śledzę tego dokładnie, ale wewnątrz też już podzieleni, więc trudno jest tam mówić jest dzisiaj, frakcji, więc trudno jest mówić dzisiaj z całą odpowiedzialnością o tym, jaka koalicja i czy z Konfederacją, bo chyba lepiej, bardziej odpowiedzialnie należałoby odpowiedzieć, zobaczymy w jakim kształcie Konfederacja i jakie, prawda, te frakcje, jak pan zauważa, ostatecznie będą stanowić jej jądro w przyszłej kadencji. Ale powiem krótko, jeśli chodzi o koalicję. Wszystkie koalicje, moim zdaniem, są możliwe, wszystkie. Nie tylko mam na myśli tutaj Konfederację. Ja zawsze mówię, że ufam i wierzę, że Polacy idą do wyborów i nie wybierają tylko szyldów partyjnych, prawda, list, ale również szukają po prostu nazwisk, liderów, posłów, o których wiedzą, że są odpowiedzialni i że mogą w swoim środowisku, otoczeniu, miejscu, gminie, miasteczku na nich liczyć. Jeśli na takich postawią, na tych, którzy są odpowiedzialni, niezależnie jakie ugrupowanie reprezentują, zaangażowani, to myślę, że wtedy znajdziemy po prostu większość w Sejmie, nie w takim, prawda, nie odpowiadając na pańskie pytanie, z jakim ugrupowaniem większość, wszystko jest możliwe, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności z jakimi ludźmi. Na pewno znajdziemy wystarczającą grupę odpowiedzialnych posłów. A czy to jest taka sugestia, że być może przygotowujecie się na coś w rodzaju rządu mniejszościowego? Nie, to wróćmy jeszcze raz do mojej wypowiedzi. Staram się po kolei, prawda, w pierwszej kolejności każda koalicja jest możliwa. Pan z Koalicją Obywatelską, to chyba nie. Pan wyszczególnił, prawda, Konfederację, no ale zobaczymy. No zobaczymy w ogóle, jakie ugrupowania się pojawią najpierw w tym rankingu wyborczym, a potem ostatecznie w Sejmie. No tego jeszcze nie wiemy. To chyba raczej się klaruje ta sytuacja. Więc no może pojawią się jakieś nowe. Zostawmy to. Oczywiście, że w pierwszej kolejności łatwiej się rozmawia o ugrupowaniu z ugrupowaniem, ale jak mówię, no ufam głęboko, że po prostu Polacy wybiorą odpowiedzialnych posłów i zwyczajnie po prostu znajdziemy, prawda, ludzi, z którymi posłów, którzy będą rozumieli, że warto wspólnie z nami reformować dalej Polskę. No pani by było po drodze na przykład z takim Sławomirem Mentzenem wolnorynkowym, czy na przykład z Krzysztofem Bosakiem, który też na antenie Radia Z mówił, że jako Konfederacja na pewno nie poprą waloryzacji 500+, ani 13 i 14 emerytury, czyli takich raczej sztandarowych programów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja przyznaję, że reprezentuję środowisko i poglądy, jeśli chodzi o te kwestie społeczne w tym wymiarze, no absolutnie różne od tego, od tych, które pan przytacza i przypomina. No, mogę mówić, kiedy jesteśmy przy ideologii, jeśli o mnie chodzi o różnych sprawach, ale o takim czystym liberalizmie, to niekoniecznie nie uważam, że ten czas się skończył po prostu. Tak? To znaczy ten liberalizm, czy neoliberalizm, który obserwowaliśmy w ostatnich latach w Polsce i w Europie, prawda, no to, co liberalizm miał przynieść dobrego, jest już ugruntowane, a pewne cechy neoliberalizmu zaczęły być po prostu szkodliwe.
to, o czym my mówimy, czyli o tej solidarności, o tworzeniu wspólnoty, o wsparciu programów społecznych, to są postulaty, które rzeczywiście są mi bardzo bliskie i o których mówię z ogromnym przekonaniem. Więc oczywiście, że wolę rozmawiać o takich sprawach z posłami, którzy to rozumieją podobnie jak ja, no ale też zakładam, że możemy rozmawiać czy ja mogę rozmawiać z różnymi, którzy się dziś ode mnie różnią i zakładam, że po prostu ich przekonam. Powiedziała pani, wszystkie koalicje są możliwe. Oczywiście. Ale to w takim razie nawet koalicje z PSL-em, z Lewicą, nawet ktoś z Koalicji Obywatelskiej. Czy to już za bardzo sensacyjne scenariusze? Znaczy, panie redaktorze, no chyba powiedziałam wszystko już, co można było na ten temat powiedzieć. Można bardzo szeroko interpretować te słowa. No i o to chodzi. No, a ja tu jestem od tego, żeby podrążyć trochę. O to chodzi. No, wydaje mi się, że naprawdę wszystko jest możliwe, a jeśli pan mówi o koalicjach, no to proszę spojrzeć na koalicję PSL-u z Szymonem Hołownią. Na przykład mnie ta się wydaje niezwykle egzotyczna, a prawda? A to już mamy jeden komitet przecież. Ale rozumie pan, no jest egzotyczna. Dlaczego? Dlatego, że Hołownia reprezentuje rzeczywiście środowisko bardzo liberalne, prawda? Tymczasem PSL, prawda, akcentuje od lat i podkreśla taki konserwatyzm i propaństwowość, wydawało mi się. Tymczasem się spotykają i dla mnie też jest pytanie, czy to oznacza, że ich program będzie bardzo liberalny, czy jednak będzie takim programem, gdzie się na tym gruncie na przykład postulatów konserwatywnych gdzieś spotkamy, również poprzez PSL z Szymonem Hołownią. Myślę, że oczywiście wiele jeszcze będzie o tym, będziemy mieli jeszcze okazję o tym rozmawiać w trakcie kampanii, bo te koalicje mogą być przeróżne i egzotyczne już w trakcie kampanii. No a co będzie po wyborach? Naprawdę zostawmy Polakom te decyzje. Wrzucą kartę do urny, zdecydują, jaki program, jakie postulaty i dadzą nam wtedy również swoimi głosami sygnał, jakie koalicje wchodzą w grę. I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim państwa gościem była Mirosława Stachowiak-Różecka, posłanka Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani poseł. Dziękuję, do usłyszenia. To był 36. odcinek drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Słuchajcie nas na playerze Radia Z, na YouTubie, a także w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple czy Google Podcast. Na kolejny odcinek zapraszam także ja, Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do usłyszenia. Machina Władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.